Plan jest taki, przynajmniej w odniesieniu do mojej gminy, by ten fundusz kolejowy w taki sposób zadziałał, byśmy mogli przeprowadzić rzeczywistą rewitalizację miejsc postojowych i dworców kolejowych na obszarze gminy Lubaczów. To są te dwa obiekty, które gmina Lubaczów w zeszłym roku przyjęła od PKP Nieruchomości i przygotowuje do rewitalizacji pod kątem wykorzystania nie tylko do przewozów pasażerskich, ale także i do działań promocyjnych, turystycznych, rewitalizacyjnych i rekreacyjnych. To jest ogromny i duży plan inwestycyjny naszego samorządu, który w powiązaniu z sąsiednimi działaniami partnerów samorządowych pozwoli na stworzenie ciekawej perspektywy inwestycyjnej wykorzystującą linię kolejową numer 101 do przejazdów turystycznych na Roztocze, na ziemię lubaczowską, do Choryńca i tym samym wypromowanie tego miejsca, w którym działamy, pracujemy i staramy się go rozwijać.